Ja się... O my god! O nie! O nie, on próbuje mnie wciągnąć! Wybuchaj! Ciekawe przed nosem! On chce nas wciągnąć! Juniorski, uważaj, bo jak te śpiki polecą ci na twarz, to będziesz śmierdzić lol. Dziękuję ci bardzo serdecznie. Brat od Aleksander Dul. Dawid Siekawicz. Emilka Grzeslak. Franek. Kamil Grzępa. Karolina Oskierko. M. Soszka. Oraz Paweł Szulc. Za te 8 pięknych fanartów pozdrawiam! No a teraz wyślij koniecznie twój fanart na fanart.juniorski@gmail.com. No siemanko, uszanowanko, z tej strony Dami, and welcome back to Roblox! Panie moi drodzy, powrócimy sobie dzisiaj po raz kolejny do mega śmiesznego, ale też strasznego trybu w Robloxie, czyli Don't Get Sniffed. Moi drodzy, uciekamy przed jakimś wielkim nosem, który chce nas wciągnąć, a jak się zdenerwuje, to opluje nas glutami. Ale to śmierdzi! Moi drodzy, jak sami widzicie, dzisiejszy odcinek jest mega dziwny, oglądajcie koniecznie cały, zostawcie koniecznie 1000 zapeczek w górę, jeżeli chcecie więcej takiego Robloxa, napisz koniecznie w komentarzu hashtag glutozaur, a ja być może zaserduszkuję twój komentarz i pojawi on się na odcinku. Lecimy z tym, bebe! Horror, w którym uciekasz przed gigantycznym nosem, który próbuje cię powąchać. Lajkujemy, bo to jest po prostu mega pomysł. To dzisiaj wbił na nagrywkę Daria Franex, Julix, Juniorski, Siema, Kasperek, Silu, Sopel i Talarek 12. Moi drodzy, ciśniemy. Co my tutaj musimy robić? Jak już sami widzicie, widzę, że musimy tutaj zbierać jakiegoś z tego, co mi się wydaje, kluczyksa. I tutaj chyba możemy się hajdnąć, czyli możemy się tutaj ukryć. Ja gdzieś słyszę, że ten nos chodzi i próbuje nas tutaj powąchać. Ja się... O my god! Dostałem! Dostałem glutem w twarz! O nie, on próbuje mnie wciągnąć! Oh my god, musimy czym prędzej przed nim uciekać, bo jak on mnie złapie, to on mnie wciągnie i będą gluty po prostu wszędzie. Dobra, bo my mamy czerwony kluczyk, ja nie mam żadnego pojęcia, gdzie go użyć. Co to w ogóle tutaj jest? Collect booster. Czekaj, ja mogę to wziąć? Oh my god, coś wzięliśmy. O nie, czy my zostaniemy wciągnięci, bo ktoś tam został wciągnięty. Jak sami widzicie, oh my god, znowu dostałem z nosa! Musimy to podnieść, tego boostera z tego, co mi się wydaje, ale jak on mnie wciągnie... Zostałeś powąchany. Ożywić XD. No dobra, no niech będzie, że się oży... Nie! Ale jak? Czekaj, ponownie uruchom. I co mnie... Ja myślałem, że mnie tepnie teraz na inną mapę, że będziemy musieli się teraz tutaj... Znaczy na inny serwer, że będziemy musieli tutaj też od nowa to wszystko grać. Dobra, ja podnoszę, moi drodzy, ten kluczyk. Mamy czerwony i musimy znaleźć teraz czerwone drzwi. Jak sami widzicie, ja już wam tutaj pokazałem tego jumpscare, jak to mniej więcej wygląda. I jest to po prostu mega, mega, mega fajny. Hide, widzicie? Czyli tutaj się wchodzi i tutaj się ukrywa. Ale ja muszę znaleźć teraz czerwone drzwi. W ogóle tutaj też jakiegoś sprinta możemy sobie kupić ewentualnie. A tu jest jakiś teleporter. Muszę to jakoś włączyć i się stąd wydostać. O nie, o nie. Tu jest w ogóle trzy? Jakiś przycisk? Oh my god! Co się teraz stało? Dlaczego on użył jakiegoś speed boosta, żeby mnie powąchał? O nie, no to jest niemożliwe. Gdzie wy w ogóle wszyscy jesteście? Dlaczego ja tutaj zacząłem grać sam? Czy wy się boicie, czy co się teraz tutaj dzieje? O, tu jest! Czekaj, bo tu jest. Patrz, dobra, jesteśmy. Collect booster. A, i musimy te boostery teraz tutaj łapać. Gdzieś się teraz przeteleportowaliśmy, jak sami widzicie, mamy tutaj jakieś dziwne oko. I mamy jakieś takie ala obi, więc najprawdopodobniej coś tutaj będziemy musieli znaleźć, tak jak miało to miejsce w Roblox Color or Die. O nie, kto tutaj potrzebuje od nas pomocy? Nie mam żadnego pojęcia. Ale tutaj te oko jest też jakieś dziwne. Co to tutaj w ogóle też jest? Pick up. Czekajcie, bo ja mam teraz tutaj jakąś piłę łańcuchową, ale po co mi jest ta piła łańcuchowa potrzebna, to nie wiem. W każdym razie, jak sami widzicie, musimy zebrać tutaj tych 14 boosterów, które jeszcze nie wiem, co mi dadzą, ale... Na razie szukamy też przejścia, ja nie wiem dokładnie, gdzie on jest, ten nos. Tu w ogóle też są jakieś przyciski, czy mogę nacisnąć? Nie, to tutaj nie działa. A tutaj też niczego nie ma. Dobra, idzie nos! Czekam. Dobra, poszedł chyba, możemy uciekać. Moi drodzy, co mam teraz z tą piłą łańcuchową zrobić? Dobra, idzie, pa. Jak on kicha na mnie, no! Idzie chyba znowu. Dobra, poszedł gdzieś tam. Leci znowu, czekaj, bo ja zostanę. Nie wiem, czy wyjść, czy też nie. Dobra, lecimy, let's go. On gdzieś jest daleko. Co tutaj znowu jest? O, to było do tego potrzebne? Na serio? Ja to tak przez przypadek sobie po prostu nacisnąłem. Dobra, fioletowe drzwi. Gdzie są teraz fioletowe drzwi? Tutaj mam jakąś serwerownię. O nie, idzie.
On znowu tam kicha. Tu jest w ogóle przycisk, widzisz? Patrz. Dwa. Tak jakby albo już to załączyliśmy, albo to musimy nacisnąć jako drugi przycisk. Co tutaj w ogóle jest? Co tu za jakaś meduza? Czy to jest Stinger Flynn? Nie wiem, w każdym razie mamy... O, tu jest jeden. No ale... Ale tutaj się nie da tego wcisnąć. Ale musimy zbierać to. Mamy już 5 tych jakichś boosterów. Tutaj też coś mamy. Patrzcie, no zbieraj to, zbieraj to. On jest za nami chyba. Wydaje mi się, że on jest za nami. To jest w ogóle też jakiś... O. O, tutaj jest jakiś, widzicie kod? Coś tam było. Bezpieczna strefa, dobra, dawaj. Ja tu uciekam, ja już tutaj po prostu zostaję, bo ja nie wiem dokładnie, gdzie jest ten typek. Co to w ogóle tutaj też za to? Co to jest? Ktoś się naprawdę przebrał za paczkę z Amazona? Dobra, czekaj, tutaj mamy te przyciski, nie? Raz. Aha, dobra, czekaj. O! Ej, ja mam dzisiaj jakieś mega szczęście, ja nie wiem w ogóle, o co chodzi. Mamy już 9 z 14 tych takich boosterów, ale mamy jeszcze fioletowy kluczyk, który na razie nie mam żadnego pojęcia, gdzie otworzyć, ale za chwileczkę może znajdziemy te drzwi i się tam dostaniemy. O, jest, mamy drzwi! Czekaj, patrz. Dobra, let's go! Patrzcie, zbieramy tutaj znowu te speed boostery. I co my, co to jest? Bomba? A do, potrzebuję klucza, czekaj, wybór zamka, ale do czego jest ta bomba teraz potrzebna? Potrzebuję klucza. My mamy ten klucz, ale ja się zastanawiam, po co, do czego jest teraz ta bomba potrzebna? Gdzie my to w ogóle wszystko musimy wysadzić, żeby się gdzieś dostać? To nie wiem. W każdym razie mamy tutaj kolejny. Widzicie, mamy już 11. Te oczko się na mnie patrzy cały czas. Patrz to. Widzisz? Ona się cały czas na mnie patrzy. Dobra, gdzie tutaj mamy... O, tutaj chyba, nie? Patrz. Tutaj C4, patrz. Dobra, mamy to! Wybuchnie chyba. Tak mi się wydaje. Tylko wolę się od tego odsunąć, żeby przypadkiem nie było tak, że to... No dawaj, wybuchaj! O, widzisz? A czy mnie to rozwali? Nie, mnie to nie rozwaliło. Możemy się dostać, moi drodzy, teraz do nowej lokalizacji i przechodzimy teraz przez jakieś białe drzwi. I znowu jesteśmy, jak sami widzicie, w niebie? O nie, 14 bogers wymagane, a my mamy dopiero 12. Więc musimy znaleźć jeszcze dwa i chyba zielony kluczyk, ale nie jestem pewien, no chyba, że to oznacza, że się po prostu tam dostaniemy, jak będziemy mieli te 14 tych bogersów, czyli tych boosterów. Ja myślałem w ogóle, że to jest jakiś booster, a to jest boger. No dobra, moi drodzy, musimy znaleźć teraz jeszcze dwa te bogery. Tutaj w ogóle też się można jakoś dostać, tu jest czerwony kluczyk, to już mniej więcej wiem, gdzie jesteśmy. O, widzicie, tu jest, tutaj, cyk, proszę bardzo, tu już się dostałem. Możemy się gdzieś tu ukryć. Tutaj... O nie, idzie. O nie, dostałem z gluta w twarz. O nie, idzie! Musimy na niego mega uważać. Ja nie wiem, gdzie są te dwa boostery. Czy tam bogers? Dobra, lecę, on chyba gdzieś sobie tam poszedł. O, tutaj coś mamy, patrzcie. Mamy jeszcze jeden. Cyk, i mogę się tutaj dostać na... Co to jest? Ja się tutaj boję być, ponieważ wydaje mi się, że my teraz jesteśmy w nosie. W dziurce od nos, to ty chcesz? Czy dostaniemy jumpscare od niego? On jest mega creepy, ten gościu. Dlaczego on tutaj po prostu tak sobie siedzi z taką dziwną miną, to ja nie mam żadnego pojęcia. W każdym razie miejmy nadzieję, że tutaj znajdziemy jeszcze jakiegoś jednego bogersa. Czekaj, tutaj sobie możemy chyba zeskoczyć, tam nic nie ma. Dobra, mamy! Mamy wszystkie 14! Czekajcie, miejmy nadzieję, że za chwileczkę mnie ten nos nie złapie. Ja próbuję tutaj nasłuchiwać, gdzie on mniej więcej jest, tutaj jakby to się będziemy mogli ukryć. I za chwileczkę... O, to było... Tutaj gdzieś byliśmy, tutaj chyba, nie? Dokładnie. Ale nos idzie. Nos idzie, ale ja muszę iść tu. Tutaj przejdziemy, dokładnie tu jest ten portal, który jakoś musimy załączyć, jeszcze nie wiemy jak, ale tutaj właśnie używaliśmy C4, czyli tej takiej bomby przyklejanej i rozwaliliśmy te drzwi, musimy wejść tutaj do środka i teraz... I teraz, moi drodzy, mamy już te 14 bogersów, widzicie, więc wchodzimy tu, okej. I gdzie teraz? Tu jest mega ciemno. O, mamy! Mamy to! Dobra, ja wiem, co to jest! Ja wiem, co to jest! My to potrzebujemy, żeby się dostać tam na górę! Patrzcie, tu, cyk, pyk, proszę bardzo, wychodzimy stąd. Teraz bym się musiał dostać jakoś do bezpiecznej strefy, tylko on gdzieś tutaj bardzo blisko jest. Uważaj, sopel! Znaczy, talarek, przepraszam. Bądź za chwileczkę wciągnie... Oh my god! Czekaj, gdzie on jest? Możemy chyba lecieć. Z tego, co mi się wydaje, to możemy sobie lecieć. On jest gdzieś tam chyba. Ja teraz nie mam orientacji w terenie, ja dokładnie... Dobra, mamy bezpieczną strefę. I czekaj, ja gdzieś tutaj zaczynałem dokładnie i trzeba... O nie! Ale ja się tego nosa boję. Tutaj w ogóle też jest jakiś nos, spójrzcie. A tutaj w ogóle jakieś znaki... Tu są żółte drzwi jeszcze? Okej, więc wydaje mi się, że tutaj jest do...
ogarnięcia około mnóstwo rzeczy. Mamy tak, bierzemy żółty kluczyk, spoko. Idziemy teraz tędy, tutaj mieliśmy kolejne żółte drzwi, gdzie się możemy tutaj po prostu dostać. Przycisk. A, i teraz muszę chyba szybko dobiec? Tak mi się wydaje, do tego teleportera. Bo i mamy na to chyba tylko i wyłącznie 30 sekund. I chyba to będzie... Jest załączone, widzicie? Mówiłem wam! Jest! Muszę to jakoś włączyć. O, udało się! Ucieczka! Moi drodzy, udało się to przejść. Ja myślałem, że ta gierka będzie na więcej, ale jednak jest na mniej, ponieważ twórca dopiero testuje tą gierkę i chce sprawdzić, czy tworzyć rozdział drugi, czy też nie. Okej, możemy iść... Nie mogę iść dalej. Czy... Wydaje mi się, że mnie za chwileczkę jakiś nos wciągnie. Rozdział drugi już wkrótce, widzicie? Więc ta gierka jest dopiero... Czekaj. W produkcji. Czekaj, co się dzieje teraz? Chyba nos się tutaj też telepiernie, tak mi się wydaje. Oh my god! Jest i nos! Chapter drugi wkrótce, czyli ten nos też nas wszędzie będzie gonić! Komentarze dnia, komentujcie koniecznie moje filmy. Najśmieszniejszy, najfajniejszy odcinek komentarzowy pojawi się na komentarzu. Lista wspierających, dziękuję. Widzimy się na następnym odcinku. Na razie, dzięki, cześć!